Dajcie znać, jak Wam się podoba nowa czołówka. Hej kochani, z tej strony Emi Flash i dzisiaj robię takiego sobie daily vloga. Jestem właśnie na sesji zdjęciowej. Wiem, że jakoś tak często pokazuję, że idę na zdjęcia, ale wcale tak często na nie nie chodzę. Po prostu jakoś tak wyszło, że miałam ochotę dzisiaj coś nakręcić. Czekamy sobie dzisiaj z Julką. Zaraz zmienię stylówę, tylko chciałam Wam jeszcze pokazać, jaką mam teraz. Taka, wiecie, pseudo-grecka, można powiedzieć. Tutaj takie buciki eleganckie, tutaj taka spódnica, taka jakby, nie wiem, jak to się nazywa, kopertowa, czy coś takiego. Więc no, będę miała Wam trochę dzisiaj do powiedzenia, więc dlatego kręcę tego daily vloga. Więc zapraszam do oglądania. Powiem Wam, że jestem bardzo udana, bo wzięłam drugą stylizację, tak, tylko szkoda, że bez paska i teraz w ogóle nie chcę się w gacie trzymać. Fajna sprawa. Przynajmniej nie będą mówić mi teraz wszyscy, jeszcze wyżej te gacie podciągnij, a przysięgam, że nie podciągam. Po prostu ludzie na Musical.ly mają różne swoje wymysły, a jak jedna osoba tak napisze, to potem wszyscy zaczynają to lajkować. No, w ogóle kupiłam specjalnie kolę do zdjęć, mimo że ja niespecjalnie w ogóle ją piję kiedykolwiek, ale trudno, chcę się pić. Zdjęć 2 godziny. Nawet nieźle, będzie co wstawiać na Instagrama. W ogóle ostatnio też miałam sesję, ale fotografka jeszcze ma zepsuty komputer. I niestety trochę jeszcze na nim poczekamy, więc prawdopodobnie tą późniejszą sesję zobaczycie wcześniej. Więc czekajcie na efekty. Pewnie już, może dzisiaj, kiedy wstawię już tego vloga, czyli w piątek, to może już będzie. Będą te zdjęcia na Instagramie, więc zapraszam na niego. Z racji takiej, że na autobus poczekam sobie jeszcze jakieś 20 minut, a w sumie nie mam za bardzo co robić, to dawam taki mały update z życia, bo w sumie ostatnio sporo się dzieje, więc tak. W tym tygodniu zdałam maturę. Nawet mogę się pochwalić, bo jestem zadowolona z tych wyników, a wychodząc z matury z geografii się popłakałam. Byłam przerażona, że w ogóle najgorzej mi, w ogóle strasznie mi poszło. A wyszło, że tylko 11% innych osób w całej Polsce zdało ją lepiej. Więc to nawet nieźle, bo ogólnie były statystyki i no, podane na moim świadectwie mam, że 89% napisało albo tak samo jak ja, albo gorzej. Więc są duże szanse, że dostanę się na studia, może nie wymarzone, bo kolejna sprawa. No, byłam wczoraj na egzaminie na filmówce łódzkiej. Jeszcze jakby co startuję do warszawskiej, tam nie ma egzaminu, tylko po prostu życiorys, więc zobaczymy, co z tego będzie. Bardzo, szczerze powiedziawszy, na nich liczę. Jutro jadę zanieść właśnie dokumenty do tamtej szkoły. Ale ogólnie wyszło tak, że w łódzkiej filmówce... No naprawdę dają pytania, żeby udupić, za przeproszeniem. Takie, nawet już nie będę Wam mówić dokładnie, co było, ale jak na początku mi bardzo dobrze szła rozmowa, bo gdyby trwała pół godziny, była strasznie długo, czekałam tam w tym miejscu jakieś, nie wiem, ile tam byłam godzin, od 13, a o 18 wyszłam dopiero, a miałam mieć egzamin w ogóle o 13, więc cudownie, co nie? No ale jakoś tak głupio to wyszło. Weszłam do tej sali, na początku panie były bardzo miłe, zaczęły się mnie pytać właśnie o co miałam napisane w życiorysie, czyli to jest związane z YouTube'em, jakąś tam działalnością, o reżyserów, aktorów, dobra, to ja wszystko powiem, a nagle, historia polskiego teatru. Wybrałam się na produkcję filmową i telewizyjną, a one się mnie pytają o historię polskiego teatru. A wiecie, ile ja pewnie wiem o tym teatrze? Tyle co wy, znaczy tyle co większość ludzi, czyli prawie nic. No i tyle. Wyszło z tego wszystkiego. Wiem, że się nie dostanę na 100%, jutro są wyniki, ale nawet nie wiem, czy jest sens je sprawdzać. Więc no, jakoś cała mama, szczerze powiedziawszy, nie jestem, bo naprawdę się tam za bardzo dobrze nie czułam, mimo wszystko, że wiem, że to były moje wymarzone studia, ale okazało się, że jednak niektóre sprawy inaczej wyglądają. W ogóle przepraszam, dostałam sprawę, że przez cały czas mówiłam do wizjera zamiast do was. Nie patrzyłam się jakby do kamery prosto, ale no. W ogóle wiem, że wyglądam jak mówię w jakimś sadzie jabłoni, w sumie tutaj są jakieś mirabelki, ale no,
tak wyszło. A tu ludzi nie ma, więc wiecie, mogę sobie mówić. Powiem wam, że za te ładne widoczki lubię lokalizację mojego domu, ale za to, że muszę do niego wracać prawie zawsze godzinę w dobrych lotach, to już nie jest takie miłe, zwłaszcza kiedy jest 30 stopni na dworze. Jedyne, o czym teraz marzyłam. Z racji takiej, że nie chcę mi się w ogóle sprzątać, a naprawdę powinnam to zrobić, bo mój pokój wygląda jak jeden wielki harmider, a nic oprócz tego, no nie należy do osób, które lubią sprzątać po prostu. Chciałam wam kilka rzeczy powiedzieć, bo w sumie ostatnio mało wstawiałam na YouTube'a, a naprawdę miałam cały czas bardzo zajęty czas, mimo że mam wakacje. Bo jak już mówiłam, były te egzaminy, w ogóle szkoła, ale między tym jeszcze próbowałam się zapisać na prawo jazdy. Okazało się, że mam z tym większy problem, ponieważ nie chcieli mi dać zgody na to, wyobraźcie sobie, przez mój wzrok. Okazało się, że mam bardzo duże problemy z tym wzrokiem, nie tylko to, że słabo widzę, bo to się da naprawić, po prostu zakładając lepsze soczewki. Teraz mam już wadę minus 7, więc... No cóż, od razu mówię, nie jest to związane z wcale, że dużo korzystam z komputera, telefonu i w ogóle, ponieważ przy takiej wadzie to już po prostu na sama leci jakby, i to było spowodowane tym, że po prostu nosiłam podobno zbyt często soczewki i w dodatku nosiłam jakby za małe. I przez to, że nosiłam tą za małą wadę, to mój wzrok bardziej się męczył. No niestety wyszło tak. Ale przy okazji dowiedziałam się już u takiej lepszej pani doktor, naprawdę byłam w tamtym tygodniu, mam chyba 4 razy u okulisty, więc chyba pobiłam po prostu rekord świata. Ponieważ dowiedziałam się u tej pani, że mam odrywającą się siatkówkę. I będę miała taką jakby może nie operację, ale zabieg laserowy już za 2 tygodnie. Trochę się stresuję, bo no, to nie brzmi za fajnie. A zwłaszcza no, odrywająca się siatkówka, to nie brzmi dobrze zdecydowanie, ale bądźmy dobrej myśli, że wszystko będzie dobrze, ponieważ już od razu, znaczy kilka dni po tym zabiegu, więc wcale nie mam jakoś dużo czasu na zregenerowanie się, znaczy moje oczy, wyjeżdżam na obóz, na którym jestem ambasadorką z obozami młodzieżowymi. Nie wiem, czy wam mówiłam to już na YouTubie. Akurat kiedy wtedy nagrywałam, wyłączyła mi się kamera, rozładowała, a potem kompletnie zapomniałam o tym vlogu, kiedy ładowałam tą kamerę. Ale chciałam wam tutaj dokończyć to, co mówiłam, a mianowicie ogólnie na ten wyjazd, na którym ja jestem ambasadorką, nie ma już żadnych miejsc, ale jeśli jeszcze nie macie żadnych planów na wakacje, chcielibyście nadal pojechać na jakiś obóz i dopiero teraz wam się obudziła taka jakby chęć na to, to na obozach młodzieżowych nadal jest kilka miejsc jeszcze na wyjazdy takie sierpniowe, więc tutaj macie stronę obozy młodzieżowe i tutaj jeszcze jakieś kilka wyjazdów powinno się znaleźć na ten rok. Jak zwykle zapomniałam się pożegnać, a to już tyle na dzisiaj, więc pa pa!